Cześć i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vlogu. Wczoraj wziąłem na tapetę dystrybucję Antergos, chyba już drugi albo trzeci raz. W ostatnich dniach wcześniej nie próbowałem tego. I kilka rzeczy mi się tam nasunęło. Sobie włączymy, bo tutaj jest nagranie takie eksperymentalne. Chcę nagrać to mimo wszystko, żeby spróbować, jak ten system Antergos sobie daje radę z aplikacją Teams. Poprzedni filmik nagrał się ok, ale bardzo szumiał napęd tego DVD. No trudno, mamy dzisiaj 15 października 2017 roku. A na razie wszystko, cześć. Takie tapety mają. Jest to w miarę użyteczny system. Mniej więcej tak na poziomie Ubuntu surowego albo Fedory. Można coś tam nagrać i to w formie MP3 albo OGG. Dosyć wygodny ma to środowisko GNOME. Tutaj właśnie widać, jak można w przyspieszonym tempie albo zwolnionym sobie odtwarzać filmiki. Wygaszacz ekranu. Nie ma żadnych gier, nie ma pakietu biurowego. Trzeba ustawić czcionki polskie przez konsolę, bo pomimo tego, że sam można uruchomić w języku polskim, ale jakoś w tym nie zadziałał ten edytor. Ustawienia. No dosyć ładne to jest i takie duże i uproszczone, jeżeli ktoś takie lubi. I w sumie chyba przejdzie do rezerwy. No, taki tutaj jedną tapetę mają fikuśną. O. Wróciliśmy do początku. Także zależy, co kto potrzebuje do takiego podstawowego przeglądania sieci, jakichś tam pisania drobnych, robienia drobnych zapisków, to jest ok. A w systemie live, a po zainstalowaniu na dysk twardy to tak jak każdy inny system prawdopodobnie działa. A zdaje się, że były problemy z uruchomieniem z uruchomieniem połączenia z internetem. No, także mam pewne zastrzeżenia, ale można sprawdzić. Na dzisiaj tyle. Cześć.